Halo, halo, tam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Smutny i to was w kolejnym materiale na kanale z The Evil Within 2. Otworzyłem tutaj tylko tą skrzynkę i to był, tam dostaliśmy bot zamrażający. I z jednych zmian, oprócz tego, że zostawiłem sobie tutaj pistolet już ten z tłumikiem, ciekawa jeszcze nie gotowa. Ze zmian takich, że wbiłem sobie. Nie tędy droga jak zwykle. To mi się wbiłem. Mamy tą torę, którą poznaliśmy już. Biłem sobie tutaj, tam do tego tam pomieszczenia, pokoju Sebastiana. Ja na skrzynce trochę porobiłem i ulepszyłem sobie pistolet, bo wiem, że z niego będę chyba najbardziej korzystał. Właśnie z pistoletu, tam ulepszyłem mu siłę ognia. Trochę zdrowie, nie. Znaczy, tu gdzieś tylko tutaj nie mogę pokazać, co przez ten okazji, bo właśnie pokoju stałem, to miałem trochę. Ma tej strzelnicy, właśnie. Tylko czułem, że zostaje tutaj pod piątką, to pod szóstką. Postrzelałem sobie tam trochę na tej strzelnicy, bo tam jest ta strzelnica, by się przypomniało. I to głównie tyle i po prostu. Znowu się wziął. Kawa to jeszcze kawa nie gotowa, ale tak. Więc po prostu lecimy dalej. Czyli tu są pełne strzykawki. I po prostu lecimy do szpiku. Let's hope the marrow is still there. I ciekawostka jest taka, że ja to powtarzam, ja muszę ten jeden fragment powtórzyć drugi raz, bo zjebałem, ja zjebałem całkowicie obraz bardziej. Bardziej coś się zjebało z obrazem. Albo ja zjebałem coś ustawiając inaczej, ale po prostu jebło całkowicie. Do tego stopnia, że jak teraz był, niby jak był przycięty, a w podglądzie był ustawiony prosto i po prostu teraz no. Pewnie nie wiem, to jest, czekajcie tylko chwilę. I to drugi monitor. Dobra, jest to dobrze, bo to dla pewności się upewniam, czy wszystko jest ok, bo nie chcę znowu, a ja wiem, co tam czeka, nie do spoilerowo to dla osób, ale wiem, co po prostu tutaj czeka. To been here. Maybe that's why I couldn't contact O'Neill. Hoffman's safe. Slice. I should check up on her. Slice fotograficzne, dobra, też tu. A, tu nie zajdę, ale popatrzmy. A, tak mam takie strzykawki, jak zwykle pełne, bo ja mam pełne. Hoffman nie ma. PC. Tak, o, czek, to bagla wam pokażę wtedy na szybkości w tej lustrze. I chcę zobaczyć ten slajd też na przy okazji, jak jesteśmy tutaj już. I wam pokażę, ulepszyłem pistolet, właśnie trochę życie sobie ulepszałem. Bo nie chcę za bardzo tracić czasu na strzelnicy właśnie. O, czekać, no to pogadajmy z Kidman. To a dead end, and now I find out that they're everywhere, hidden in plain sight. I don't understand how. I told you before, you don't find Mobius unless they want you to. They've been around for a long, long time. They know what they're doing. We knew you were looking. We were watching you, and we were able to stop you every time you got too close. Why? Why do they do this? People choose leaders. What Mobius wants to do isn't leadership. It's imprisonment.
They know this. If they own all the media and politicians already, they should be out in the open. They hide in the shadows because they know what they're doing is evil. If people knew the truth, they'd burn Mobius to the ground. Maybe you're right. But if people ever did find out the truth, who would believe them? Yeah. The easiest way to hide a conspiracy is to make people think there's no such thing as a conspiracy. Dobra. Czekaj, muszę wstać. Dobra. O! Thanks, Kitty. Dzięki, mordo. O tak, dobra. Tutaj pierwsze w częściach broni, bo na strzelnicy właśnie dostałem trochę tych części kujno broni. I wytworzyłem trochę amunicji pistoletowej, ale sobie zrobię na zapas jeden wybuchowy bełt, bo jak mogę, czemu by nie? Dymny to może nie. Ale opuściłem się pistolet. Mam pistolet teraz na poziomie trzecim i przyszedłem bardzo w siłę ognia. Bo lepsze obrażenia to zadaje. Tutaj nie ulepszy nic, bo nie mam tych części broni właśnie. Ale czas przodowania może zmienić. Szybsze reloady się przydadzą. I tutaj, bo też na strzelnicy dostałem klucz, tam mieliśmy części broń trochę, to też przygarnąłem. Ale więc pokazać, właśnie co pominąłem, co robiłem pojedzy. I bo to tutaj dokładnie, widzicie, zrobię poziom szósty, bo poszedłem już tutaj prawie. Więcej zdrowia. Trochę chyba w leczeniu tutaj. No i w walce. Ktoś tam porobił. No klucz nie mam żadnych, ale otworzyłem tą, szybko otworzyłem. Mogę zobaczyć to w środku, ale dobra. Nie, wszystko otwarte. No i to wszystko. Na strzelnicy nie idziemy, na strzelnicy już byłem. Tam chłopie częściowo wszystko zdobyte. A też nie chcę przynudzać materiałami. Jak chcę kawę się napić. His safe house to go to a restricted area of the marrow? That doesn't sound like him. No nie, to nie jest Liam. To nie jest O'Neill. Więc tam mamy kolejne części broni. Przydadzą się, wszystko się przyda. Podążać z lodem Hoffman, aby odnaleźć O'Neilla. Okej, okay, martwy funkcjonariusz, tak, woda śród. Dobra, 13 naboi do strzelby, 2 na 4. Chociaż... Czek. Tu pamiętam, tu mi wyskoczą. To ja się to pamiętam, mówię. Dobra. Oj! Się dałem. Za chwilę dałem te apteczki, to jest coś zużyję. Oprócz tego nawet mam wziąć, mogę... Well, ja mam jeszcze cholery chyba...
15 ziół, więc jak coś zawsze więc ja sobie mogę zrobić. Apteczki. Więc jest dobrze. Dobra. Masz to funkcjonować na poje do strzelby. Looks like they had extra security for this place. Co można, kto chce, to sobie może przeczytać. O Boże. Rok szczelniczy, ty masz pociski. Przeładowane. Nie patrzymy w lustro. Nie muszę. Jeszcze. Kuźwa, jak tu sterylnie. Ja pierdolę. To jest kuźwa, jak grasz w Resident Evil 2, ten remake. Idziesz ty kuźwa przez całe Raccoon City, a nagle wchodzisz do tego laboratorium. Czego w pobliżu nie mam? Dobra. To wszystkie pojemniki. Czekaj, to jest kolejny śród? Nie, żaden żół. Z buta wjeżdżam. Jedne strzały wyłamuje zamek. Can't pass through without one of those chips. Gotta be one around here somewhere. Czekaj. No. No, czekaj, to poeksplorujmy tutaj, co my tu jeszcze możemy znaleźć. Czy wiem, że... Oh shit. Że trochę zjebał wchodząc z buta, ale dobra. Ale jak sobie chodzę, jak grałem przy pierwszym materiale, jak robiłem to pierwszy raz, tak to bardzo nie eksplorowałem tutaj. Co może być błędem. O. Apteczka, dobra, przyda się. Badania. To jak lubi. Teraz tutaj możesz zapozować. Okej, czerwony żel. Słucha wszystko, więc możemy iść na górę. Bo chyba wygaduję, że trzeba iść na górę. O, czekaj, to jest butelka. Nie, proch. Dobra, proch strzelniczy. Butelkę mam fulla. Zielony, kolejny zielony żel, a to mi się przyda. Boksę. No oczywiście, że jak ja to wtedy za pierwszym razem zrobiłem, to nie eksplorowałem tutaj za bardzo, więc... Mój błąd. O części do broni. A tu coś jest? Bezpiecznik, to pewnie musiał być elektryzujące bełty. Kolejne akta.
Albo czekaj, zróbmy ten jeden. Mnie zastanawia jedno. O! To coś może być wtedy. Gwoździe. Latarka. Kolejne pliki komputerowe. Trochę czy trochę bardziej. O, coś to atakuje nas. A, czyli pewnie. Włączmy latarkę na zapas. O kurwa. Oh shit. Oh fuck. A nie! No to trochę zjebał się. Poczekaj, coś tutaj. Może da mi ścianę teraz. Zadziała to? Ja pierdolę. Ja pierdzielę salsaka mi zrobiło.
Pierdziele, jak to zrobić, Sasie? Ja pierdolę. Weź odejdź, odsuń się. Kurwiszu, odejdź stąd. Pierdolę, nie ma ucieczki tutaj, kurwa, bać! Nie ma ucieczki! Ja pierdolę, kurwa wał. Ja pierdolę. Chyba się tu też tu przyjdzie, niż kurwa zanim mi się to uda pokonać. Muszę tam kurwa się kurwa uda pokonać. Pierdolone kurwa, idźcie kurwa mać. Pierdolone gówno. Dobra, może się udało. Jakie coś tu jest? O nic. Tylko jakaś akta. Tak. Aha. Dolna część. Dobra. Mobius were using me as their guinea pig. Long-lasting residual effects. They knew Stan would scar me like this. No, from the police. O.
A. Kidman was right. They are everywhere. They were right under my nose the entire time. A way out? Bo chory związany z pierwszą odsłoną Given. To ja. To jest ja, Sebastian Castellanos. Still stuck in STEM. Never getting out. No. I'm wrong. I will get out. But without you. Wziął się sam postrzelił. What was that? It felt different than the others. More real. Like something changed. I feel. O, rewolwer. My trusty revolver. Haven't seen you in a long time. A, nareszcie wolny. Trauma. A. Slajd fotograficzny. Czekaj, tak teraz jest. A, też mogę cię rewolwer Castellanosa. Tak, bo to jest rewolwer, którego używał Sebastian w pierwszej odsłonie Evil Within. No i teraz mamy chyba spokój z tym potworem. Mamy 28 minut materiału, jest właśnie. Okej, okay, teraz chyba. A, no to jest coś, co ja jak nagrywałem ten fragment tutaj, to pominąłem. A, tutaj tu. A, tu coś jest jakaś takwa. Takwa na leki, zajebiście. Po prostu pięknie. Czekaj. Zastanów się, wyciągniesz ten komunikator, please? A, już. Ok, dziesiątkowe wspomnienia. Kolejne zioło. To jest, jak mógł się leczyć już nawet. To coś jeszcze jest. O, jest. Rok księcia, przepraszam. Mogę pominąć nawet. To jest butelka. Tych, no to ja nie mam już z powrotem. Poczekaj, mogę ty tak po prostu zdjąć?
Pianice zaraz pękną. No i proch się liczy. I trochę zielonego żelu. Zawsze na prosie, na prosie. Tu jest lustro. Bo teraz ile my? Coś nie na drobę, co trochę naboi. Całe dwie sztuki. Zawsze coś. O, czekaj, części broni. Pacjenta. A. Pacjent głowa, więc chyba 0602. Czekaj, zbadajmy przy to. If they haven't removed this guy's chip yet, I can use it to get through that door and find Hoffman. Czyli musimy walnąć kod ten 0128. Ok, kod. No. A to tu. 0128. Okej. Okay. Mózgowy chip jedności. Elektroniczny chip wydobyty z mózgu funkcjonariusza mobilca. Thank God he's already dead. I gotta get out of this lab. Dobra, tylko mamy w głowę. Tam są te drzwi, przy których byliśmy, czyli te drzwi, gdzie mieliśmy tego stwora. Tutaj byliśmy. Dobra, czekaj to. Myślę to. Kurwa! Dobra, wróciło. Nie było po dobroci, to trzeba po złości.
IC Cerebral Chip. Please wait. Unity Cerebral Chip detected. Entry authorized. About time. Hope I can still catch up with Hoffman and O'Neill. Okej, okay, ale taki pokój sterylny trochę, ale ja sobie tutaj zakończę ten materiał, bo mam 36 minut materiału, prawie 37. Więc jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, a my się widzimy w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się i cześć!